Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 43. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 29. Przyznajcie Panu, Synowie Boże, przyznajcie Panu chwałę i potęgę, Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia na świętym dziedzińcu, wielbijcie Pana. Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg Majestatu. Pan ponad wodami niezmierzonymi. Głos Pana pełen potęgi. Głos Pana pełen dostojeństwa. Głos Pana łamie cedry. Pan łamie cedry Libanu. Sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół. Głos pana rozsiewa ogniste strzały, głos pana wstrząsa pustynią, pan wstrząsa pustynią Kadesz. Głos pana sprawia bolesny poród kozic i ronienie owiec, a w jego pałacu wszystko woła chwała. Pan zasiadł na tronie nad potopem i zasiada pan jako król na wieki. Niech pan da siłę swojemu ludowi. Niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem. Posłuszeństwo prawu Bożemu sprowadza na ludzi błogosławieństwo, a nieposłuszeństwo wiąże się z przekleństwem. Takie przesłanie płynie z dzisiejszego fragmentu Księgi Kapłańskiej, rozdziały 26 i 27. Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon. Bo ja jestem Pan, Bóg Wasz. Przestrzegać będziecie moich szabatów. Czcić będziecie mój święty przybytek. Ja jestem Pan. Jeżeli będziecie postępowali według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich oraz wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie. Ziemia będzie przynosić plony. Drzewo polne wyda owoc. Młocka przeciągnie się u was aż do winobrania. Winobranie aż do siewu. Będziecie jedli chleb do Będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju. Krajowi udzielę pokoju, także będziecie się udawali na spoczynek bez obawy. Dzikie zwierzęta znikną z kraju. Miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj. Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni padną przed wami pod mieczem, także pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych dziesięć tysięcy nieprzyjaciół. Wasi wrogowie padną przed wami pod mieczem. Zwrócę się ku wam, dam wam płodność, rozmnożę was, umocnię moje przymierze z wami. Będziecie jedli zboże z dawnych zapasów, a kiedy przyjdą nowe zbiory, usuniecie dawne. Umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abyście przestali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi waszego jarzma i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową. Jeżeli zaś nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeżeli będziecie gardzić moimi ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami, także nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje przymierze, to i ja obejdę się z wami odpowiednio. Ześlę na was straszne nieszczęście, wycieńczenie i gorączkę, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie. Wtedy na próżno będziecie siali wasze ziarno, zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Zwrócę oblicze przeciwko wam, będziecie pobici przez nieprzyjaciół. Ci, którzy was nienawidzą, będą rządzili wami, a Wy będziecie uciekać nawet wtedy, kiedy was nikt nie będzie ścigał. Jeżeli i wtedy nie będziecie mnie słuchać, będę nadal karał was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Rozbiję waszą dumną potęgę. Sprawię, że niebo będzie dla was jak z żelaza, a ziemia jak z brązu. Na próżno będziecie się wysilać. Wasza ziemia nie wyda żadnego plonu, a drzewo na ziemi nie da owoców. Jeżeli nadal będziecie postępować mi na przekór i nie zechcecie mnie słuchać, ześlę na was siedmiokrotnie kary za wasze grzechy. Ześlę na was dzikie zwierzęta, które pożrą wasze dzieci. Zniszczą bydło, zdziesiątkują was, także wasze drogi opustoszeją. Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować mi na przekór, to i ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. Ześlę na was miecz, który pomści złamanie przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was, także wpadniecie w ręce nieprzyjaciół. Rozbiję wam podporę chleba, także że dziesięć kobiet będzie piekło chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, także jedząc nie będziecie syci. Jeżeli i wtedy nie będziecie mi posłuszni i będziecie postępować mi na przekór, to i ja z gniewem wystąpię przeciwko wam i ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy. Będziecie jedli ciała synów i córek waszych. Zniszczę wasze wyżyny, rozbiję wasze stele słoneczne, rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków, a dusza moja wami brzydzić się będzie. Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte, nie będę wchłaniał przyjemnej woli waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię tak, że będą się zdumiewać wasi wrogowie, którzy ją wezmą w posiadanie. Was samych rozproszę między narodami. Dobędę na was miecza, ziemia wasza będzie spustoszona, miasta wasze zburzone. Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy na niej mieszkaliście. Co się zaś tyczy tych, co pozostaną, ześle na ich serca trwogę w ziemi nieprzyjaciół. Będzie ich ścigać szmer unoszonego wiatrem liścia. Będą uciekać jak od miecza. Będą padać nawet wtedy, kiedy nikt nie będzie ich ścigał. Będą się przewracać jeden na drugiego, jak gdyby pod mieczem, chociaż nikt nie będzie ich ścigał. Nie będziecie mogli ostać się przed nieprzyjaciółmi. Zginiecie między narodami, pochłonie was ziemia nieprzyjacielska, a ci, którzy pozostaną z was, zgniją z powodu swego przestępstwa na ziemiach nieprzyjacielskich, z powodu przestępstw swoich przodków zgniją tak jak i oni. Wtedy uznają przestępstwo swoje i przestępstwo swoich przodków to jest zdradę, którą popełnili względem mnie, i to, że postępowali mi na przekór. Wskutek czego ja postępowałem na przekór im i zaprowadziłem ich do kraju nieprzyjacielskiego, ażeby upokorzyło się ich nieobrzezane serce i żeby zapłacili za swoje przestępstwo. Wtedy przypomnę sobie moje przymierze z Jakubem, przymierze z Izaakiem i przymierze z Abrahamem. Przypomnę sobie o tym i przypomnę o kraju. Ale przedtem ziemia będzie opuszczona przez nich i będzie spłacać swoje szabaty, przez to, że będzie spustoszona z ich winy, a oni będą spłacać swoje przestępstwo, ponieważ odrzucili moje wyroki i brzydzili się moimi ustawami. Jednakże nawet wtedy, kiedy będą w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucę ich i nie będę się brzydził nimi do tego stopnia, żeby ich całkowicie zniszczyć. I zerwać moje przymierze z nimi, bo ja jestem Pan, ich Bóg. Przypomnę sobie na ich korzyść o przymierzu z ich przodkami, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej na oczach narodów, abym był ich Bogiem. Ja jestem Pan. To są ustawy, wyroki i prawa, które Pan ustanowił między sobą a Izraelitami na Górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza. Dalej mówił Pan do Mojżesza: Przemów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli ktoś chce się wywiązać ze ślubu, według Twojego oszacowania jakiejś osoby wobec Pana, tak będziesz szacował. Jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od 20 do 60 lat, to będzie on oszacowany na 50 cyklów srebra według wagi z przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oszacowana na 30 cyklów. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od 5 do 20 lat, to chłopiec będzie oszacowany na 20 cyklów, a dziewczyna na 10 cyklów. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od 1 miesiąca do 5 lat, to chłopiec będzie oszacowany na 5 cyklów srebra, a dziewczynka na 3 cykle srebra. Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od 60 lat wzwyż, to mężczyzna będzie oszacowany na 15 syklów, a kobieta na 10 syklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może zapłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możliwości tego, który ślubował, kapłan ją oszacuje. Jeżeli chodzi o bydlęta, które są składane w darze dla pana. To wszystko z nich, co jest złożone w darze dla Pana, będzie rzeczą świętą. Nie wolno ich zamieniać, nie wolno ich zastępować innym bydlęciem, ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Jeżeli zaś ktoś zechce taką zamianę uczynić, to jedno i drugie bydle będzie rzeczą świętą. Jeżeli chodzi o bydle nieczyste, takie, które nie bywa składane w darze dla Pana, to postawią to bydle przed kapłanem. A kapłan je oszacuje według tego, czy będzie dobre, czy marne. Taka będzie jego wartość, jak oszacuje je kapłan. Jeżeli ofiarodawca zechce je wykupić, to doda piątą część do jego oszacowania. Jeżeli ktoś poświęci swój dom dla Pana jako rzecz świętą, to kapłan oszacuje ten dom według tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapłan go oszacuje, Taka będzie jego wartość. Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić ten dom, doda do jego oszacowania jedną piątą i dom będzie jego. Jeżeli ktoś poświęci dla pana część swej dziedzicznej posiadłości, to twoje oszacowanie jej będzie zależne od ilości ziarna używanego na siew. Jeden homer jęczmienia będzie się równał pięćdziesięciu syklom srebra. Jeżeli poświęci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje będzie w mocy. Jeżeli zaś poświęci swój grunt po roku jubileuszowym, to kapłan obliczy sumę pieniędzy według lat, które pozostają do następnego roku jubileuszowego i odpowiednio obniży ocenę. Jeżeli ofiarodawca zechce wykupić swój grunt, to doda do twego oszacowania jedną piątą i grunt powróci do niego. Ale jeżeli nie wykupi gruntu, i jeżeli ten grunt będzie sprzedany innemu człowiekowi, to nie będzie mógł być wykupiony. Ale kiedy grunt stanie się wolny w roku jubileuszowym, będzie należał do Pana jako rzecz święta, jako pole pod klątwą, stanie się on posiadłością kapłana. Jeżeli zaś ktoś poświęci dla Pana grunt kupiony, który nie należy do jego dziedzicznej posiadłości, to kapłan obliczy wysokość ceny aż do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia panu sumę oszacowania jako rzecz świętą. W roku jubileuszowym grunt powróci do tego, od kogo był kupiony, czyją był dziedziczną posiadłością. Każde twoje oszacowanie będzie dokonywane na podstawie sykla z przybytku. Jeden sykl równa się dwudziestu gerom. Jednakże nikt nie będzie poświęcał panu pierworodnego bydlęcia, które i tak już należy do pana. Czy to jest cielec, czy to jest baran, należy on do pana. Jeżeli chodzi o bydle nieczyste, to można je wykupić za sumę według twego oszacowania, dodając do niej jedną piątą. Jeżeli nie zostanie wykupione, to będzie sprzedane według sumy twego oszacowania. Jeżeli ktoś poświęci coś ze swej własności dla Pana jako Herem, człowieka, bydle albo część gruntu dziedzicznego, to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde Herem jest rzeczą najświętszą dla Pana. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako Herem, nie może być wykupiony. Musi on zostać zabity. Każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do Pana. Jest rzeczą poświęconą Panu. Jeżeli ktoś chce wykupić część swej dziesięciny, to doda do niej jedną piątą. Każda dziesięcina z bydła większego lub drobnego, które przechodzi pod laską pasterską, jest rzeczą poświęconą Panu. Nie będzie się rozróżniać, co jest dobre, a co marne. Nie będzie się robić żadnej zamiany. Jeżeli jednak ktoś uczyni zamianę, to oba bydlęta i jedno i drugie będą rzeczą poświęconą panu. Nie mogą być wykupione. To są przykazania, które pan dał Mojżeszowi na górze Synaj dla Izraelitów. Druga część rozdziału dziesiątego Ewangelii według świętego Mateusza. Wersety od 24 do 42 zawiera dalsze nauczanie Jezusa skierowane do apostołów, koncentrując się na wyzwaniach związanych z misją, znaczeniu wierności wobec Jezusa oraz obietnicach nagrody za gorliwość. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak Jego nauczyciel, a sługa jak Jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, Przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprze się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić Syna z jego Ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i będą nieprzyjaciółmi człowieka Jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rock. Do usłyszenia.